Dobry, jak jest? Sobaka. Olewać. Olewa mnie ewidentnie. Stara żarcie i teraz... Ale może nie rozumie po polsku. Zostałem zarządcą brykietu. Trzy tylko, widać, że pani ma więcej jeszcze. Możesz kilka to załatwić? Trzymaj. A u was jest więcej, Borzomiw? Nie, to co se. A, to wszystko to, no. Przemysław, co ty tam sępisz? Silnik od helikoptera? No. Uważaj, żebyś sobie nie wbił w nogę jakiś tych. No zobacz, to jest silnik chyba odrzutowy jakiś, bo to jest chyba to. No kurwa, to nie jest. No fajne. Fajne, do patrola. Pokrzywa od razu mnie przywitała. Na dzień dobry. Czyli to musi być helikopter, nie? No. Co to za miejscówka? Вот tutaj? No. To, kiedy tam była stoja rasucha, no. Сюда все стягивали, резали. И что большое сдали, а что-то кинули легкое, понял? Rozumiem, no. Вот и все. Czyli to wszystko, co tutaj zostało, tam było tak to lądowisko, gdzie te helikoptery tutaj przylatywały, jak była akcja ratunkowa. No to potem to wszystko złomowali, cięli na kawałki i złomowali, no i trochę jak zwykle stafu zostało na miejscu. Ja pierniczę, jak ja sobie patrzę na koszty takiej operacji, tego wszystkiego, to nie wiem, czy jest jakiś kalkulator na planecie, który by tyle cyfer pomieścił. Potem kraj przez 10 lat bieduje, bo trzeba było zrobić akcję z Czarnobylem. No nieprawdopodobna sytuacja. Tutaj nie byłem nigdy i robimy to z drona, bo jak widzicie, przerzucenie się przez ten gąszcz zieleniny jest kłopotliwy. Dlatego jeszcze raz powtórzę, nie w lato. Jak już się nastawiacie, to późna jesień, wczesna wiosna. Patrzę jeszcze, jak tutaj jest z promieniowaniem przy tych rzeczach, ale w miarę dobrze. Tyczny Polak na wakacjach, to są właśnie widoki, na które liczyłem. Nie jakieś tam hajki diki czy coś? Macie takie w Grecji? Nie macie. Hej. Tutaj też wygląda to normalnie. Wydaje mi się, że można by było to już przetworzyć, nie? Przecież to są pewnie w całej strefie tony takiej stali, którą można zutylizować, skoro już nie jest radioaktywna po tylu latach. Szaleństwo. Staraliśmy się półtorej godziny przez ten las. Lew serdity, a w multfilmie animacji on wesoły. A. Nie, on wesoły. Dla mnie też wesoły. Wesoły. To głaza w niego nachmurzone na Pawła. A. I już jesteśmy przy artefakcie. Każdy budynek można przyjąć, że wygląda tak samo, bo po prostu nie ma w nim w środku nic. Wszystko jest... Kurwa jebana luka. Słucham? Duża. Мені б такий будинок ще в мою вьоску, no. Я б ще готель побудував би. Ну так. Є тільки, пусті са те кімнати. Wszystko wywalone, okna wywalone, wszystko roztegowane. Zostaje trochę betonu. Każdy budynek taki sam. Tylko tam, co żeście wczoraj widzieli, to jest tak, że ktoś tam zrobił taką inscenizację, że to tam wygląda trochę inaczej. Ale tak, widziałeś jeden, widziałeś wszystkie. A jeszcze Siergiej nam opowiadał, bo tam żeśmy byli na tym złomowisku, gdzie stały te samochody już takie po pożarze, popalone, zardzewiałe. To tam wcześniej, co mówiłem, że były te wszystkie helikoptery. Były czołgi, inne rzeczy, które też tutaj używali, takiego sprzętu ciężkiego, ale kilka lat temu już to zostało wszystko sprzedane na złom. Bo to było ciężkie i było dobry pieniądz. To już, co zostało, to w sumie takie lekkie, no bo porównując czołg do jakiejś starej ciężarówki, to faktycznie taka ciężarówka jest dużo lżejsza. Ale na ciężarówki też przyjdzie czas, nie? Ustaliliśmy cenę złomu. Na Ukrainie 60 groszy aktualnie, w Polsce grubo powyżej złotówki, z tego co słyszałem. Jest i drugi artefakt. Trójgłowy potwór. Trójgłowy potwór? A to nie było takiej bajki z takim potworem? Nie było. Było? Tak, miałeś już po prostu smog.
Ja jeszcze kurs jeżdżenia krazem. Będzie nauka, jak to wygląda u tych, u strażaków. Oj, ma wersję polewaczka i tak dalej. Więc na razie zobaczymy, którego się da odpalić. Bo takim jeszcze nie jeździłem. A wolę tym jechać. Kurnia. Patrz jaki sprzęt. I co, i to u góry to jest do tego, do wody? Tak? I on jest jednym wielkim zbiornikiem, czy on musi być zasilany cały czas? Zgarniać? I kurwa robię drogę, nie? Przez pożar. Nie widać przemaszczenia. Nie. Ale dziura jest po silniku. Nie, no jest zabudowany, trzeba otworzyć. Tu jest zbiornik na wodę. W środku nie ma nic. Ależ tu musi trząść. Ja pierniczę. Nieprawdopodobnie. Co? Chyba nie jeździsz zbyt szybko. No nie, ale mimo wszystko nie sądzę, żeby tutaj było dobre resorowanie. No ale to jest na wypadek W. Jakby się coś złego działo, to tym przez środek pożaru jeździ. Jestem, czy to może zużywać więcej wody, czy więcej paliwa. A, i tu są te węże w takich tych, widziałeś? No piękna maszyna. Takiej to nie widziałem, kurna. Do tego, do gaszenia pożarów. Jechaliśmy na miejscówkę, gdzie jeszcze nie był nikt. Nigdy. Nigdy. I jest tutaj parostatek, bo tutaj też były różne, że tak powiem, atrakcje. Związane z tym, że tu się wodolotem do Kijowa latało. Parostatkiem można było popływać po tym jeziorze. Była dobra infrastruktura dla ludzi do mieszkania. To trzeba, to było jak wygrać w Totolotka. Mieszkać w Czarnobylu albo Sergiej. W Krybeci. Zobacz. Ano. No płynie typ. Słychać. A co to za jachta? No właśnie. No słychać, że płynie. Co za jachta? Ono tu, on tu tak stoi. Tu można. Ocedy, ano? Tu jest jeszcze
całe. No w ogóle chodzimy po takich miejscach, co nie byliśmy poprzednio, bo to bez sensu robić to samo. Jeszcze w gorszym tym. Gorszą widocznością. I tu będzie bardziej dronowo. Bo tutaj też było, przyjeżdżały te, jak on się nazywa, barki z różnymi rzeczami. A tu stoi buchanka. Nie, nie zduje. Хороший дрон. Tak, buchanki nie zduje, to i nie zduje drona. Czy już, a nie myślałeś, żeby na przykład Ukrainę zrobić, przejazd przez Ukrainę buchanką? Nie myślałeś, żeby zrobić kiedyś wyprawę Ukraina buchanką? Buchanką? No to sowiecki teren, Rosja buchanką, Ukraina.